To jeżeli pan pozwoli, to rozpoczniemy. Po wielu latach dynamiki bardzo dużej przyrostu odprawy pasażerów. W tym roku prawie 600 tysięcy nie było, ale to są dziesiątki czy trzy setki różnicy, ale wyhamowało. Czyli 580 w roku 2017, w 2018 prawie 600. Czym to jest spowodowane? Znaczy, no, z jednej strony jest to spowodowane tym, że samoloty, które jak gdyby doszły nowe, doszło tak naprawdę w tym roku 2018 tylko jedno połączenie. Jeszcze do tego latało tak naprawdę w 2018 roku trzy kwartały, mówię o Warszawie, bo to było to połączenie, które tak naprawdę w roku 2017 już nam przyniosło znaczny przyrost. W 2018 byliśmy portem lotniczym w kraju, który dowiózł najwięcej pasażerów do Warszawy. Tak, bo sam lot przewiózł ponad 112 tysięcy, plus do tego Ryanair 120 chyba 3, więc byliśmy największym portem z największym dowozem bezpośrednio do Warszawy. Oczywiście tego nie ujawniono w statystykach, no ale trudno. Proszę pana, ale to w takim razie tylko cofnięcie się o kwartał Ryanaira, to czy wycofanie się wcześniej Ryanaira z połączenia z Warszawą, które, jak pan już wcześniej zapowiadał, że to jest połączenie, które bardzo dużo pasażerów bortowych lotniczych przyniosło, tylko to spowodowało tak mniejszą dynamikę? Nie, no, dynamika, którą my zakładaliśmy na rok 2018, miała wynieść 14%, było 8%. Więc zakładaliśmy mniejszą, no tak, bo wiedzieliśmy o tym, że jak ta siatka się będzie kształtowała, co będzie nowego, jakie są perspektywy, ponieważ dzisiaj głównym problemem to nie jest to, że nie mamy pasażerów, czy nie jesteśmy w stanie ich do portu dowieźć, czy obsłużyć w porcie, choć zaczyna to być problematyczne, ale problemem jest to, czy linia lotnicza posiada samolot, a jeżeli posiada samolot, czy posiada na niego załogę. Ten przyrost jest tak dynamiczny w Europie i globalnie na świecie, że zapotrzebowania są znacznie wyższe niż możliwości produkcyjne. I to jest jak gdyby główny hamulec rozwoju. Czyli w takim razie rozumiem, że Ryanair zszedł z obłożonej linii, z połączenia do Warszawy, dlatego że samolot musiał przerzucić gdzie indziej? Nie. Tak. Ten samolot, który obsługiwał połączenie do Warszawy, nie był samolotem z bazy z Warszawy, to był samolot z bazy z Londynu i latał po literze W, czyli z tak zwanym jednym dozwolonym międzyrejsowym przeglądem przez załogę. I to było takie, powiedzmy, no jak gdyby badanie rynku. To badanie wyszło dobrze, bo tak jak powiedziałem, obłożenie było bardzo dobre, powyżej 90% średnie, więc tutaj nie można było narzekać na obłożenie. Myślę, że na jak gdyby na ceny jednostkowe również, bo one też w pewnym momencie nie były tak niskie. One oczywiście, tak jak jest to w polityce przewoźników niskokosztowych, nie tylko Ryanaira, na początku były stosunkowo niższe, ale później te ceny rosły. I były... Ale ponieważ obłożenie było, rynek akceptował, czyli pasażerowie akceptowali te ceny. To proszę pana, dlaczego przewoźnik schodzi z tak dobrego połączenia? Ponieważ no tutaj niestety zagrały jeszcze powody, które powstały po drugiej stronie, czyli na lotnisku Chopina. Ze względu na ograniczoną przepustowość były tam problemy z obsługą samolotów w czasie. Więc to było po pierwsze. Po drugie, zwiększono koszty obsługi. Po trzecie, tak jak powiedziałem, było to połączenie po literze W, czyli nie z bazą. Było to jedyne połączenie, jakie Ryanair wykonywał na lotnisko Chopina. I w związku z tym też nie posiadał żadnych upustów. Więc składając te wszystkie problemy do kupy, linia lotnicza uznała, że no jest za problematyczne, tak? Ale proszę zobaczyć, że bazą przekonania do dzisiejszego połączenia do Krakowa było połączenie do Warszawy. To nie jest tak, że dzisiaj latamy ze Szczecina do Krakowa Ryanairem, dlatego że to jest coś nowego, tylko Ryanair był do tego przekonany, ponieważ wiedział, jak latały samoloty obłożone do Warszawy. Zapokażmy sobie Warszawy, bo to była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy
była konkurencja LOTu i Ryanair na tej samej trasie. Tak. I na tym, jak zazwyczaj korzystają pasażerowie, rzeczywiście korzystali. Po pierwsze, mieli wachlarz połączeń, tak. Każdy mógł sobie dopasować, jak mu pasuje. Pani. Poza tym nawzajem przewoźnicy pilnowali się, żeby nie robić ekstrasów w cenach. Takie rozwiązanie ewidentnie jest na rękę LOTu, no, zresztą podniósł ceny wszystkich lotów do Warszawy. To dla Rotlińska jest strata, prawda? Bo w tym sensie, że mogli się zaprzeczać jedyne miejsce, gdzie taka faktyczna konkurencja była. No, tak jak zawsze jest w rynku. Jeżeli jest konkurent, to jednak się trochę inaczej zachowuje w rynku, tak? Monopolista zawsze zachowuje się inaczej. Tak jak pan świetnie zauważył, ceny wzrosły. No, jest pewnego rodzaju monopol, ale mamy nadzieję, że ten monopol nie będzie trwał długo. No właśnie, czy jest możliwość, bo to jest, jeżeli już przećwiczone zostało, znaczy zapotrzebowanie na loty do Warszawy jest, niewątpliwie, jest, prawda? Niewątpliwie. I w takim razie jest możliwość uzupełnienia, czy też sam Ryanair może wrócić, czy też jest to kwestia do czasu powstania portu lotniczego centralnego nie do zrobienia. Znaczy, uważam, że jak gdyby wachlarz możliwości jest szeroki. Proszę pamiętać, że nadal przewoźnikiem, o ile mówimy o przewoźnikach niskokosztowych, na lotnisku, operującym na lotnisku Szczepana jest Wizz Air. Jest, właśnie. Który również oferuje do Szczecina na czterech destynacjach. Więc jest przewoźnik, z którym się znamy, jakby to powiedzieć. I jest zwolniona trasa. Tutaj jak gdyby po drugiej stronie jest właśnie ten problem jak gdyby dostępności floty, tak? I dostępności lotniska w godzinach, w którym można by to wykonać. Poza godziną 22 i przed 6 trzeba płacić, a nieraz się nie da wykonać operacji na Chopina. Więc to jest problem, ponieważ tam są... Ale z tego, co pan mówi, rozumiem, że rozmawiacie. Tak, rozmawiamy. Oczywiście powiedziałem, no, że żywię głębokie przekonanie, że to, co było na połączeniu do Warszawy i to, co będzie na połączeniu do Krakowa, pozwoli na to, że połączenie do Warszawy w krótkiej perspektywie powróci. Czy pana zdaniem to jest tak, że mamy flagowego przewoźnika LOT, mamy polski port lotniczy w Chopina w Warszawie i w związku z tym, czy to jest tak, że preferujemy po prostu i co po prostu naszego przewoźnika i co z patriotycznego punktu widzenia jest rozsądne, natomiast nie zawsze to jest rynkowo. I to nie jest tylko wyjątek Polski, bo podobnie działają Lufthansa, wszyscy wiodący przewoźniki w swoich krajach podobnie działają. Czy mamy tutaj podobnego typu sytuacją do czynienia na tej trasie Warszawa-Szczecin, Warszawa-Goleniów? Panie redaktorze, ja uważam, że po pierwsze, tak jak pan powiedział, to, że dbamy o interes własny, no nie jest niczym złym. Proszę z drugiej strony pamiętać, że jeżeli mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, kto będzie przewoźnikiem, dla którego ten port powstanie, bo jeżeli takiego przewoźnika nie będzie, to będzie widę lotnisko Schönefeld, które nie może powstać, bo które nie może się uruchomić od 12 lat. Więc jeżeli ono ma być budowane dla lotu, to ten potencjał należy budować i pewnie jest to jeden z elementów budowy potencjału. Tylko mówię, no, że kij ma zawsze dwa końce. Oczywiście dzisiaj lotnisko Chopina może tego przewoźnika nie potrzebuje, ale też chciałbym powiedzieć o przykładzie dużych, największych lotnisk w Europie. Patrz lotnisko Frankfurt nad Menem, który zaprosił do operowania na swoim lotnisku Ryanaira, Wizz Aira i innych przewoźników niskokosztowych. Nie tylko operują na dużych lotniskach przewoźnicy. A przecież to jest port Lufthansa. Dokładnie, więc w perspektywie pewnie centralnego portu komunikacyjnego ten port i tak będzie obsługiwany również przez niskokosztowych. Mam nadzieję, że my tak długo nie będziemy. Jakim partnerem dla naszego lotniska jest LOT? Jeżeli chodzi o siatkę połączeń, powiedzmy z otwarcie, no teraz jest ich 5 rodzajów się połączeń, 4 połączenia są, tak. czyli to nie jest tak, że się nie można dostać i nie dopasować, tak. Jest to coś, o co pan niejednokrotnie zabiegał i tak jest. Ceny wzrosły rzeczywiście, ale to też jest kwestia tego typu, pewnie patrzą potencjał rynku, tak. Prawda? I na pewno ci, którzy mają średnia i wyższa półka,
nie przeszkadza im to. Ryanair wypełniał ten segment ludzi, który niekoniecznie stać na wyższe ceny biletu, prawda? Pozwolą właśnie każdemu. Powiem chociaż tak, nie wszystko. Był to specyficzny klient. Specyficzny z tego względu, że śmiało mogę powiedzieć, że w 50% byli to studenci. Więc myślę, że to była dominująca grupa osób podróżujących Ryanairem i rodziny. A proszę powiedzieć, no i powiedzcie, i pewnie ci, którzy wcześniej nie latali, wielu z tych, którzy normalnie nie korzystali z tego. I to na pewno zostanie, bo część z nich zostanie, bo okazało się, że fajnie jest latać, a szczególnie na takiej trasie dalekiej. Tak jest. Proszę powiedzieć, czy dobrym partnerem do lotniska jest LOT i czy LOT jest w stanie coś więcej zaoferować naszemu lotnisku niż tylko do loty do Warszawy? Znaczy strategia LOT-u jest prosta i ona powinna być dla nas zrozumiała, że ich punktem węzłowym powinno być budowanie potencjału na głównym lotnisku i tak działają znowu wszyscy, to nie jest nic nienormalnego, tak? Oferta LOT-u będzie przez Warszawę i myślę, że w najbliższej perspektywie to się nie zmieni. Proszę zobaczyć, że w Polsce tylko z lotniska w Gdańsku LOT lata do Krakowa. No właśnie, czyli CPK też nie zmieni nic, będzie przez CPK wszystko latało? Myślę, że tak. Znaczy, panie redaktorze, jeżeli przewoźnik dominujący dowozi do swojego portu hubowego, a ten port hubowy oferuje dobre czasy przesiadki, dobrą siatkę w połączeniach krajowych, to pewnie jest to rozsądne, tak? Ponieważ jest to kosztowo uzasadnione. I tutaj nie wiem, czy jesteśmy już dzisiaj społeczeństwem na tyle zamożnym, żeby podróżować z miejsca do miejsca w celach turystycznych. Bo to jest główny... Czyli myśli pan, że bezpośrednie połączenia takie jak do Krakowa, do Rzeszowa, ewentualnie do Lublina, jak ktoś ma wypełnić to tak jak to Wizz Air albo Ryanair? Tak, ja myślę, że tak. Czy to będzie... początek tego połączenia tych lotów do Krakowa wróży sukces podobnie do Warszawy? No jest obiecujący. Bilety są sprzedane w 90... No, na wczorajszy rejs było 176 osób, na zastępnych 186, więc było 10 osób, nie było 10 osób. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobre obłożenie. I jest możliwość tego, żeby on latał codziennie na samolot, czy na razie to myślę, że to jest jak gdyby znowu efekt tego, jak będziemy wypełniali te samoloty. Naprawdę, dzisiaj jest to bardzo obiecujące, tak? Jedynym takim razie problemem może być to, co pan powiedział na początku, czyli brak samolotów w ogóle dostępnych do tego, żeby znowu proszę zobaczyć, że znowu jest to samolot, który leci po literze W, czyli dolatuje do lotniska bazowego w Krakowie skądś, robi ten nasz krótki odcinek i znowu gdzieś dalej leci, tak? To tylko ze względu na to, że to jest w miarę krótki odcinek, to on został wepchnięty w siatkę samolotu, który już by pewnie gdzieś o godzinę szybciej poszedł spać. Czy Rzeszów albo inne miejsce w Polsce po objęciu Warszawy wchodzi w rachubę? No tak, ja myślę, że tutaj nic nowego nie odkrywamy. Są plany tak zwanego Ryan Suna przekształconego 2 tygodnie temu w BAS. To będzie nowa linia lotnicza, która już nie tylko skupi się na połączeniach czarterowych i obsługi rynku zleceń turystycznych, ale będzie również oferowała loty w kraju, w Polsce. To jest podmiot zarejestrowany w Polsce, którego 100% udziałowcem jest Ryanair. Tenże podmiot no, oficjalnie w momencie założenia powiedział, że będzie rozwijał siatkę połączeń krajowych. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo dobrą. Czyli wchodzi w lukę, której nie będzie wypełniał, nie chce wypełniać LOT, bo LOT chce stawiać na hub. Proszę w takim razie powiedzieć, wiemy, że jest planowany kierunek ukraiński. Tak. Kto to będzie realizował? No, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie powiedzieli, że jest planowany, tylko że zostanie uruchomiony. Namawiamy jednego, drugiego przewoźnika z rynkiem ukraińskim. Właśnie jest potencjał? No bo to nie chodzi tylko o to, że Ukraińcy są, ale czy oni będą latać? No, ten potencjał moim zdaniem jest wątpliwy. Ze względu na koszt? Po pierwsze, ze względu na to, że według naszych danych my mamy pracowników, których miejscem rodzimym nie jest rejon zachodniej Ukrainy, tylko dalekiej Ukrainy.
Czyli u nas w rolę wchodzą loty praktycznie do Kijowa. Jest to, byłaby to najdłuższa trasa, jaką jakikolwiek przewoźnik w Polsce realizuje. To było jakieś pół godziny dalej niż z Gdańska. Jest pytanie, czy ten pracownik, który przyjechał tutaj na zachodnie Pomorze, zarabia na tyle, żeby pokryć koszt? No tak. To my na lotnisku również zatrudniamy chyba w tej chwili około 20 osób narodowości ukraińskiej. Proszę mi wierzyć, że oni wolą jechać 14 godzin autobusem. No bo już zależy na tych pieniądzach. Tak, ci ludzie naprawdę oszczędzają restrykcyjnie. O, mogę powiedzieć tak. No tak, to wszyscy Polacy, którzy by... Ale Polacy jednak... Znaczy, mówię nie teraz, wcześniej. Tak, ale jak gdyby różnica była taka, że naszym tym miejscem emigracji zarobkowej, które rozwinęło transport lotniczy, była Wielka Brytania. A Wielka Brytania ma przegrodę, ma wodę. To jest taki... Naturalna bariera, która sugeruje dużo, ułatwianie podróży przez ten. No i Ryanair się pojawił, tani przyrodnik, który pozwolił, że oni zbudowali swoją potęgę na tym, tak? W kraju, w Polsce latają już ci przewoźnicy. Według oficjalnych danych w województwie zachodniopomorskim jest około 92 tysięcy pracowników narodowości ukraińskiej. Czyli faktycznie jest ich na pewno z dwa razy więcej. Tak, ale na przykład tam skąd latają? Latają z Wrocławia, jest legalnie pracujących około 180 tysięcy. Z Krakowa legalnie pracujących jest chyba 150 tysięcy, ale wiemy, jaki jest potencjał Krakowa. Tak, to jest, mimo że stamtąd mają dużo łatwiej się dostać. Dokładnie, prawda? Tak, ale i latają nawet do Lwowa, więc to już jest w ogóle, tak? Ale bo to jest też ta grupa, która jak gdyby pracuje z tego regionu, tak? U nas nie ma tych pracowników. U nas pracownicy, na tych 20, których mam u siebie, nikt nie jest z zachodniej Ukrainy, nikt. No tak, a wtedy to wszystko jest inaczej, mniejsze obłożenie, większe koszty. Tak, większe koszty dalej, ale rozmawiamy, też uważamy, że... No przecież to też jest oferta dla Polaków, to nie jest tylko... Oczywiście, my przecież jako Szczecinianie, ja osobiście, moja rodzina, w połowie, bo mój tato nie, ale w połowie moja rodzina pochodzi z Lwowa, więc no my również mamy te korzenie, tak? No, może już zbyt wielu tych rodowitych lwowiaków nie ma, bo... Ale jest sentyment, jest możliwość... Tak, ale panie redaktorze, moja mama w wieku 72 lat do 16 roku życia mieszkała w Lwowie, więc zna ukraiński. W 57 roku dopiero przyjechała, więc ci ludzie jeszcze są. Oni z sentymentem i tam jeżdżą, odwiedzają te strony. To są jeszcze strony, które oni znają i pamiętają. Więc ci ludzie są nadal i oczywiście ja myślę, że ten potencjał bazy takiej wycieczkowo-turystycznej też jest. To mogłoby być, co nas wesprze. Poza tym myślę, że jednak coraz to więcej kontaktów gospodarczych jest również z Ukrainą. Proszę zobaczyć, gdzie, z tego co wiem, gdzie się część podmiotów, które były na Goleniowskim Parku albo są, chcą przenieść, tak? To one się nie będą przenosiły do Holandii, do rodzinnych miejsc, tylko do Ukrainy, poszukując tańszego pracownika, czy otwierając tam swoje oddziały. No, tak ten rynek funkcjonuje. Tak. Rozumiem, że rozmowy są prowadzone, ale nic jeszcze pan nie może powiedzieć o szczegółach żadnych. No nie mogę powiedzieć o szczegółach, ponieważ one w naszym przypadku... A to jest kwestia tego roku, to jest przyszły rok? Znaczy, pewnie gdyby nie problem Maxów, no może byłoby Inga, to... Tak, może byłoby to rozwiązane już w tym roku, tak, ale no niestety to... Myślę, że to będzie konsekwencja, o której nikt za głośno nie mówi, ale ona się w wielu, wielu przypadkach przeciągnie na następny rok jeszcze. Proszę pana, czy to, że stabilizuje się w tym roku, ustabilizowała się wokół 600 tysięcy przepustowych, ilość pasażerów odprawionych na lotnisku, to już trzeba przyjąć jako pewien ustabilizowanie się, czy też jest to... Nie no, panie redaktorze, wskaźnik mobilności za rok 2017, za 2018 nie został jeszcze ogłoszony, ale za 2017 w Polsce wyniósł 0,78,
Więc 0,8 powiedzmy potencjalnych mieszkańców danego regionu podróżowało transportem lotniczym w Polsce. Nasz region, chudo go licząc, ma około 1 670 000 bez strony niemieckiej. Więc 0,8 powinniśmy mieć, będąc na tym samym poziomie co cały kraj, powinniśmy mieć około 1 200 000 pasażerów, więc to na pewno nie jest coś, co nas ustabilizowało. Za rok będzie pan miał wokół lotniska trasy szybkiego ruchu i ten okrąg, który będzie w łatwym dojeździe do lotniska, zwiększy się, prawda? W związku z tym populacja, która może korzystać. Tak. Proszę pana, czy pańskim zdaniem pasażerowie potrzebują tylko do Warszawy dolecieć i dalej? Potrzebują po kraju polatać, czy też potrzebują mieć okno na świat z Goleniowa, które pozwoli im polecieć gdzieś, w każde miejsce na świecie? Znaczy, ja myślę, że jest pasażer z każdego z tych segmentów, które pan wymienił. Tak? I tutaj zadaniem naszym jest to, abyśmy starali się pozyskiwać możliwości realizacji w każdym z tych segmentów. Tak? Tak jak dzisiaj, proszę zobaczyć, że też od nowego rozkładu, czyli od poniedziałku, funkcjonuje połączenie do Kopenhagi. To jest też otwarcie regionu na świat, tak, może docelowo również Skandynawię, ale również na świat. Te połączenie w dzisiejszych cyfrach to jest ponad 80% tranzytów. Połączenie do Warszawy dzisiaj to jest nadal 80% ruchu point to point. Tak? Czyli tak. Nie jest to jednak hubowe połączenie? No, na razie nie. Czy w takim razie... Ale zwiększa się, ponieważ w roku 2017 połączeń point to point do Warszawy było 87%. Za rok poprzedni 78%. W pewnym sensie na ten czas pomaga lotnictwu w ogóle w Polsce, ale też naszemu portowi, plan inwestycyjny PKP, prawda? Jest sporo remontów, szczególnie na trasie między Poznaniem a Warszawą, który utrudnia, zwiększa czas, połączenie i tak dalej, i tak dalej. No ale to się skończy. Ambitne plany są takie, żeby jednak te połączenia kolejowe w Polsce były atrakcyjne. Czy to jest konkurencja dla naszego portu lotniczego? Znaczy, na pewno w pewnym segmencie jest to konkurencja, tak? Ale to jest, myślę, bardziej konkurencja nad tym, co pan mówił, tak? Pomiędzy tym poziomem średniej zamożności i osób, które rzeczywiście mają jakąś konieczną sprawę do załatwienia, a nie stać ich po prostu na transport, więc one pewnie zawsze będą wybierały kolej, więc, ale proszę pamiętać, że realizacja inwestycji niesie za sobą koszty. Koszty, na te koszty gdzieś trzeba zarobić, tak? Więc nie możemy oczekiwać jako społeczeństwo, że nadal będziemy jeździć za 23 zł do Warszawy, bo się nie da. Jeżeli się sprawdzi ceny biletów Intercity, to proszę mi wierzyć, że one są w wielu przypadkach wyższe niż ceny lotów. To ja mogę od razu powiedzieć i panu, pan to wie, ale i naszym czytelnikom, jadę na święta, lecę na święta do Zakopanego, więc skorzystałem z Ryanaira. No i bardzo dobrze. 30 zł netto, no to nie, z bagażem no, 60 zł w jedną stronę, godzina czasu, to, no to powiedzmy sobie, jest to cena niezwykle pociągiem nie jestem w stanie tego uzyskać w drugiej klasie. Tak. Już nie mówię, że 10 godzin, prawda? Tak. Więc to jest ta skala. To jest zawsze, mówię, i to będzie zawsze, wie pan, będzie zawsze alternatywa. Poza tym, proszę również mieć na uwadze to, że lokalizacja jako Szczecin i lokalizacja jako Goleniów nadal w planach naszego CPK, gdzie praktycznie 30% nakładów finansowych zostanie przeniesione na kolej, bo po to, żeby spiąć z tym, tak, z tym portem, jest oparta o transport lotniczy. Jesteśmy jedyną destynacją, która w opracowaniu CPK nadal, nawet po roku 2027, na który planuje się, to jest zakończenie następnej perspektywy finansowania Komisji Europejskiej, to nadal planujemy, że dojazd ze Szczecina będzie dłuższy niż 2,5 godziny do CPK. W związku z tym należy utrzymywać połączenie dowozowe lotnicze. I to jest interes lotu w takim układzie. Tak, i to jest interes lotu. Oczywiście, to jest interes lotu, o ile założymy, że lotnisko, centralny port komunikacyjny budujemy dla lotu. No tego oficjalnie jeszcze nikt nie powiedział. Proszę pana, bo już pan o tym mówił rok temu, czy coś więcej wiemy w związku z planami powstania CPK? Jak będzie w tym układzie? Czy to, co pan powiedział, to jest wszystko? Czyli, no bo to wiemy, to też pan mówił rok temu, że
tego Szczecina, tego regionu nie da się spiąć poniżej 2 godzin, prawda? W związku z tym trzeba samolotem dowieźć do tego portu pasażerów. Czy tu się coś zmieniło, czy nie? Nie, no to są założenia, które już zostały przyjęte. One są w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów. Tak są zapisane. Oczywiście nic się nie zmieniło poza deklaracją, że tak będzie, ale jak to ma być rozwijane, jak będzie funkcjonowało, czy w związku z tym również w ramach finansowania CPK będzie jakieś finansowanie w porcie w Goleniowie, o tym nic nie wiemy na to. Czy mam rozumieć tak, bo przecież nikt nie sprawdzi tego, czy to będzie tak, że ktoś się przesiądzie w porcie centralnym, jak on powstanie, czy też pojedzie do Warszawy podmiejskim tym pociągiem szybkim, to tak czy inaczej może się okazać, jeżeli ta cała koncepcja zostanie zrealizowana, to może się okazać tak, że dla nas najszybszym i najbardziej efektywnym połączeniem do Warszawy będzie połączenie lotnicze, prawda? No będzie i jeżeli mówię tutaj ma być nie tylko o Goleniowie, ale tak o regionie. No tak, tak. I przy granicznych miejscach też naszego regionu, tak? Bo proszę zobaczyć, że jeżeli rzeczywiście CPK ma powstać nowe, konkurencyjne dla innych tego rodzaju portów w Europie i w najbliższym sąsiedztwie, największe w Europie środkowo-centralne. Więc no musi być konkurencyjne również cenowo. Czyli wschodnie regiony, tak? Żeby coś by zassało. Oczywiście. Więc tutaj to, co pan powiedział, to nie jest założenie tylko zero-jedynkowe, że to będzie tylko pasażerowo-wozowe. Oczywiście to będzie oferta również na dolot point to point. Tak? To ma nam zapewnić ten szybki transport z CPK do centrum Warszawy. I teraz, no oczywiście, no to się wydaje, że to będzie nadal alternatywa, no taka, nie chcę powiedzieć, że główna, tak, no bo pewnie ten pociąg gdzieś tam się doczekamy, że 3,5 godziny będzie jechał, ale ja nadal... Ale powiem, że nie z Goleniowa i nie z tej części Polski, no, północy, tak. Ze Szczecina raczej. No, no raczej ze Szczecina, a plany są jeszcze inne, że on może jechać nawet od strony Gdańska, więc no to nie wiadomo, czy on będzie jechał właśnie te 2,5 godziny, 3,5 czy 4 godziny, tak? To co podkreślam w wielu przypadkach, transport lotniczy jest transportem dynamicznym, a szczególnie na krótkich odcinkach. I nawet jeżeli przyjmiemy, że trzeba przyjechać szybciej na lotnisko, lotniska potrzebują więcej czasu na obsługę i tak dalej, to nie jest tylko wejście do pociągu i siedzenie 5 godzin, to on tak nie męczy. Więc tu jest jego, uważam, również konkurencyjność. Ten transport lotniczy ze względu na swoją dynamikę, czyli wykonywanie wielu czynności, nie jest męczącym. Proszę pana, czy rozwój sieci kolejowej w Polsce i to, cośmy powiedzieli o dolotach do centralnego portu komunikacyjnego, nie będzie konkurencyjne dla połączeń, które są szczególnie dla naszego regionu atrakcyjne, czyli takie jak Kraków, Rzeszów, te, które omijają Warszawę? No myślę, że nie. No nadal, jeżeli założymy, że dojedziemy w 3,5 godziny do Warszawy, tak? Jednak znowu tutaj ten transport kolejowy będzie via CPK. To nie będzie rozwijanie transportu w każdą, dlatego początkowo mówiono o centralnym porcie lotniczym, a teraz mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, tak? To ma być węzeł przesiadkowy tak naprawdę, i kolejowy, i lotniczy. I nadal to będzie atrakcyjne. No okej, może skrócimy czas przejazdu, no dzisiaj makabryczny, tak, ze Szczecina do Przemyśla gdzieś 12 czy 14 godzin, ze Szczecina do Krakowa 10 godzin, no może to skrócimy do 6-7, a proszę, no godzinę, już pan wie, samolot leci godzinę, tak, no nie leci nawet godziny, mogę powiedzieć, bo leci jakieś 40 parę minut. Proszę pana, w takim razie powiedzmy jeszcze o tym, z jednej strony zarysował pan, mamy 600 tysięcy obsłużonych, z jednej strony zarysował pan potencjał na 1 200 000 i to taki bez zmiany rynkowych, to co jest teraz. I bez specjalnych zmian. Zamożności społeczeństwa. Raz i poza tym w mobilności społeczeństwa, tak. Która jest w rezerwach, jest bardzo duża, prawda? Tak. Czy rok temu mówił pan, że przed 700 tysiącami jest możliwość, żeby bieżące wpływy i koszty pozwalały na zero dla spółki.
Czy to rzeczywiście tak jest i jesteście no, tak, no, na tym poziomie? Bo osobno są inwestycje. Inwestycje są oczywiście na tyle wielkie, są, że... Są kosztowne, tak. No, specyficzna branża, powiedzmy wszystko razy dwa, bo uważamy, że trzeba mieć certyfikat lotniskowy. To kosztuje. Więc tak, no my na to podtrzymujemy. Poza tym, tak jak jest mowa w wytycznych lotniskowych z roku 2014, te lotniska, które są poniżej progu 1,5 miliona pasażerów, powinny podejmować działania, które pozwolą tak zróżnicować źródła przychodów, żeby koszty operacyjne pokrywać z własnych środków. My do pokrycia kosztów operacyjnych jesteśmy w stanie, moim zdaniem, dojść przy granicy 700 tysięcy pasażerów, ale również to, co robimy, czyli zwiększamy możliwość pozyskiwania środków z innych źródeł, między innymi terminala cargo, między innymi z innych powierzchni, które się u nas otwierają. Tego wszystkiego, co generuje lotnisko jako, tak, jako mechanizm. Ale, ale podstawą tego wszystkiego jest ruch pasażerski, tak? Bo to dla pasażerów przychodzą do nas reklamodawcy, dla pasażerów przychodzą do nas koncesjonariusze, którzy coś u nas sprzedają, a my na tym zarabiamy. No, no niestety, jeżeli nie będzie pasażera... Pasażer generuje pieniądz. No. Dokładnie. Proszę pana, mówił pan o tym, że jeżeli chodzi o infrastrukturę czysto lotniskową, jesteście, macie rezerwy i możecie przyjmować sporo. Natomiast pewnie nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o te szczytowe, pikowe czasy i to, że wszyscy chcieliby latać w samym czasie, prawda, w tych dwóch, trzech momentach. A to powoduje, że trzeba przygotować też rozwiązania na to. Czy nie widziałem, przez rok miniony nie robiliście jakichś większych inwestycji? Nie zrobiliśmy żadnych inwestycji, ponieważ nasze założenia inwestycyjne są już na poziomie znacznych wydatków finansowych i tutaj oczekujemy podjęcia konstruktywnej decyzji wspólników konsolidacyjnej, tak naprawdę jest potrzebna wspólna, tak, bo żaden z wspólników pewnie nie podźwignie sam tego kosztu, ani nie chciałby go podźwignąć. O co chodzi? No chodzi o domówienie się wspólników. No. Ale mówię o jaką inwestycję? Szereg, bo to nie jest jedno. Znaczy nie, no generalnie inwestycje dzisiaj można bardzo krótko podzielić. One z jednej strony są te, które są związane z terminalem pasażerskim i co tam wewnątrz, czy będzie ich 3 czy 4, one są nadal związane z terminalem. I drugie z tym, czego nam brakuje do standardu, który jest dzisiaj standardem, czyli systemu świetnych pomocy nawigacyjnych, tak? Czyli tak zwanego ILS-a kategorii drugiej. No to potocznie, bo ILS jest, nie ma systemu świateł, które umożliwiają jego wykorzystanie. Więc no to są dwie kluczowe rzeczy, które dzisiaj trzeba rozstrzygnąć na poziomie właśnie... Pierwszą odczuwa bardziej pasażer, bo on tak, ten, który... Ale który też w każdym z nich odczuwa, no tak, pasażer. Jest, to jak samolot nie wyląduje, bardzo, to pasażera nie ma. I mniejsza wrażliwość na pogodę, prawda? Tak, jest. Nie, no praktycznie nie ma. Proszę. Ale sam pan wie dobrze, że każdy, i ci odwiedzający, odprowadzający, ale także latający, zawsze mają tak, ten wizerunek tego portu, który widzi przez te 20, 30, tak, pół godziny czy godzinę. Jeżeli widzi kolejkę i przestawiających się pracowników i tak dalej, i tak dalej, w jednym, dwóch pomieszczeniach, to musisz sobie zaraz, to ciasnota jest, prawda? Przecież nie jest tam wtedy, kiedy nikogo nie ma, kiedy jest pusto, no, a większość czasu jest tak. To co w tej mierze macie zamiar zrobić? No, w tej mierze jest wykonana koncepcja, która jest koncepcją rozbudowy istniejącego obiektu terminala. W koszcie uważam bardzo rozsądnym, no bo w układzie parterowym, nie nadbudowy, nie budowy dzisiaj, nie wiadomo jakie, które nam zwiększy przepustowość, moim zdaniem, do miliona, miliona stu tysięcy pasażerów. I uważam, że jeżeli taki poziom ruchu osiągniemy, to wtedy wspólnicy podejmą decyzję. Ten budynek, który jest, ten terminal, on jest, chyba już kończy się jego przepustowość. Nie, ona się już skończyła. No właśnie. Był wybudowany na 500-550 tysięcy pasażerów. No więc i stąd te no, ta ciasnota w tych momentach, tak, kiedy są. I jak pan mówił, nie należy się spodziewać tego, żeby ruch się gdziekolwiek, żeby się rozkładał równomiernie, on zawsze będzie jednak w tych szczytowych miejscach. Rozumiem, że jeżeli jest tak, że pan czeka na decyzję wspólników, no to
no to nie możemy nic mówić, co dalej, prawda? Kiedy te decyzje zostaną podjęte? Znaczy ja myślę, że... Bo tu chyba wyjścia nie ma, prawda? Nie, nie, no tutaj jak gdyby wyjścia nie ma. Tutaj czekaliśmy bardziej na wspólnika tego największego udziałami, czyli 40-procentowego wspólnika Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, które decyzję swoją jak gdyby chce oprzeć o własną analizę oraz o zapisy właśnie funkcjonowania CPK. Wiemy, że te zapisy są. Wiemy, że przedsiębiorstwo skończyło własną analizę. Oczekujemy, że na zwyczajnym zgromadzeniu, które będzie w drugiej połowie czerwca tego roku, decyzje wiążące będą podjęte. Bo jak rozumiem, wszyscy wspólnicy zdają sobie sprawę z tego, że to jest interes. Znaczy, że to jest interes. I to nie tylko taki, że wprost, że my dokładamy, nic z tego nie mamy, bo to jest jednak... Nie, no tym bardziej podtrzymujemy, tak, to nawet każde jedno połączenie dzisiaj latające do Warszawy jest wprost wymiernym interesem przedsiębiorstwa państwowego. Przecież za każdego pasażera odlatującego przedsiębiorstwo pobiera opłatę. Więc im więcej tych pasażerów leci ze Szczecina do Warszawy, tym większe opłaty pobiera przedsiębiorstwo. Rozumiem, że w sytuacji tego portu komunikacyjnego też, jeżeli mamy nie koleją, to trzeba rozwinąć port, żeby mógł dostarczać tych pasażerów. No prawda? Tak, no, założenie no, takiego optymalnego tak, dowozu węzłowego to jest czas okres 2-2,5 godzin. Czyli powinniśmy przyjąć, że w momentach docelowych wylotów, co 2-2,5 godziny powinien mieć samolot do CPK. Inaczej to... A to akurat rozłoży to... trochę ruch w porcie. No prawda? Tak, rozłoży ruch w porcie. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Jak pan ocenia wpływ oddania szóstki chociażby do Kołobrzegu i dalej dla rozwoju portu? Dlatego... Uważam, że będzie to kluczowa decyzja, kluczowa inwestycja dla podjęcia decyzji o rozwoju ruchu krajowego. Czyli ta część, ta północna, która tak. dzisiaj jest utrudniona, ona wszystko będzie właściwie w ciągu godziny, tak, wszyscy będą się znaleźć w porcie, tak? Tak. I tutaj to zwiększy, będzie wygenerował ruch po prostu. Tak, oczywiście. To jak gdyby podaż jest efektem tego, że pojawiają się nowi przewoźnicy dzisiaj autobusowi, którzy będą jeździć do Świnoujścia, do Kołobrzegu. Jeżeli oni będą dojeżdżać szybciej, bo założenie inwestycji, która kończy się powiedzmy na szóstce, tak? Czy będzie zakończona do września tego roku na szóstce, to jest taka, że do Kołobrzegu dojedziemy w 40 minut, 45 to jest góra. Trzymam mocno za ciśnięce kciuki i głęboko w to wierzę, że inwestycja na Trójce zostanie zakończona i te wąskie gardła zostaną usunięte i do Świnoujścia dojedziemy w 30 minut. To stajemy się jak gdyby miejscem łatwego, szybkiego transportu i szybkiego dotarcia z południa Polski na te nasze słynne wybrzeże. Tak, na no proszę zobaczyć, jak ogromne inwestycje w miliardach złotych są prowadzone na naszym wybrzeżu. To są największe inwestycje. Od Szczecina. Tak, oczywiście. Od Szczecina, no oczywiście słynne Dune City, które powstaje. Hotel Gołębieski, który powstaje w Szybiernowie. To świetnie widać, jak wracaliśmy z Kopenhagi. Widać ten zlot ptaka. Akurat była piękna pogoda, tor podejścia to jest pomiędzy Świnoujściem a Przybiernowem i widać te inwestycje. Po prostu one muszą mieć swojego klienta, tak? Więc ten klient z jednej strony w okresie letnim na pewno jest klientem krajowym, bo tutaj dominuje pasażer z Polski. Tanie połączenia, szybkie dotarcie powoduje to, że dzisiaj no może ktoś się zastanowi, czy rzeczywiście 10 godzin trzeba jechać samochodem, czy polecieć godzinę i za 60 zł wziąć samochód z wypożyczalni. Jadę do hotelu Gołębieskim i tam nie jest potrzebny samochód. Tak, a tam nie jedzą przecież ludzie, którzy mają 1200 zł pensji, prawda? Dokładnie. Rozumiem, że tego typu rozwiązania analizują też przewoźnicy, prawda? Oni no, też widzą no, i to jest dla nich, no, to jest też dla nich coś. No my też ich przekonujemy. Co wpływa na łatwość, na skuteczność negocjacji, jeżeli chodzi o nową siatkę połączeń. Dokładnie. Ostatnia rzecz. Powiedział pan mimochodem o terminalu cargo, który się rzeczywiście szybko powstaje. To jest coś, co jest bardzo ważne dla lotniska, prawda? Jeżeli chodzi o możliwości cargo. No tak, to jest, powiem tak, z jednej strony oczywiście jest to ważne dla lotniska. Bo tu są rezerwy, nie? Tu są, tak jak cały rynek cargo w Polsce jest w powijakach.
ilości, które przewozimy jako kraj, poważnie? Są nawet nie dwucyfrowymi procentami tego, co przewożą nasi sąsiedzi. Więc my chyba przewozimy 8% tego, co Niemcy. Więc to jest również impuls dla gospodarki. To łatwość do przywiezienia surowców albo komponentów i łatwość ich szybkiego transferu. Czyli to, że będziemy mieli nowoczesny terminal, to ściągnie ładunki? Oczywiście, że tak. Nasze ładunki dzisiaj jeżdżą do Krakowa, w Polsce, do Frankfurtu, do Berlina, do Kopenhagi na kołach. Oczywiście one może nadal będą jeździły na kołach, ale na innych zasadach. Czyli ładunek dzisiaj odprawiony w Goleniowie będzie posiadał status ładunku bezpiecznego, przewieziony w łańcuchu uznanych dostawców, czyli trafi, powiedzmy, kolokwialnie bezpośrednio na pokład samolotu. Jest to mniejszy koszt. Czyli można powiedzieć, że za tą inwestycją, ta inwestycja, która teraz jest realizowana, ona otwiera możliwości na dobrą sprawę. Tak? Ona otwiera możliwości i dla regionu, oczywiście również dla lotniska. No, lotnisko... Bo tu powiedzmy sobie otwarcie, to jest inna siatka zupełnie, ta kargo, prawda? Ona nie koliduje, tutaj no, trzeba uzgadniać wiele rzeczy, natomiast na dobrą sprawę lotnisko jest do dyspozycji o każdej porze dla samolotów kargo. Tak, a szczególnie te pory są inne niż pory pasażerskie, bo ładunków się w dzień nie wozi raczej. Czy to jest też oprócz ruchu tak dobry interes dla lotniska, jeżeli chodzi o wpływy, jak na pasażerach? No myślę, że lepszy. A mniej kłopotliwy, prawda? Bo nie trzeba budować drogi terminali. Terminali, no terminale, powiem tak, że koszt inwestycji na tym terminalu jest praktycznie 1,5 razy wyższy niż koszt naszego terminala pasażerskiego. Zgoda, ale to nie spółka buduje ten, prawda? I właśnie, to jest ta różnica. To jest interes komercyjny. Natomiast spółka skorzysta, nie tylko ten, kto buduje, ale też skorzysta z infrastruktury i z tego, że będzie przyjmowała i odprawiała samoloty. Dokładnie, prawda? Takie jest założenie tego przedsięwzięcia. Dziękuję panu bardzo. Proszę.